Trwa 16. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Pogoń Szczecin gra ze Stalą Mielec. Sportowcy potrzebują zwycięstwa, aby wyprzedzić w tabeli Raków Częstochowa i zrównać się punktami z trzecim Lechem Poznań. Początek meczu Wahan Biczakcian. Biczakcian! Minimalnie pomylił się Ormianin. Strzał przechodzi tuż nad poprzeczką. To Christian Gettinger, Alvis Janssens i Ilja Szkurin. 1-0 już w 6. minucie. Niespodziewanie. Goście obejmują prowadzenie, ależ perfekcyjną, piękną, efektowną asystę zalicza Łotysz Alvis Janssens. Ilja Szkurin strzela swojego 6. gola w tym sezonie. Pogoń próbuje odpowiedzieć. Fredrik Ulvestad. Dobra interwencja. Też trochę szczęśliwa Mateusza Kochalskiego, bo Ulvestad nie oddał ostatecznie strzału. Kamil Grosicki. Grosicki wykłada piłkę do Wahana Biczakciana. Jest 1-1. Radość w Szczecinie. Co za akcja Grosika i bramka numer 4 w obecnych rozgrywkach Wahana Biczakciana. A to już 27. minuta i Eftemis Kuluris strzela swojego 7. gola w rozgrywkach Exposito. Enrique Iwdowich to jedyni piłkarze, którzy mają tych bramek więcej od Greka. Wściekły jest Mateusz Kochalski. W odpowiedzi poprzeczka. Krzysztof Wołkowicz był bardzo bliski, aby znów doprowadzić do wyrównania. A to kolejna dobra interwencja mającego bardzo dużo pracy w tym meczu Mateusza Kochalskiego. Uderzał Walkwist. I jeszcze rozgrywający kapitalne zawody Biczakcian był bliski kolejnej asysty. Aleks Gorgon pomylił się minimalnie. To już fragmenty drugiej połowy. Domański do Szkurina. Ilja Szkurin jest 2-2. Wszedł z piłką do siatki. Ilja Szkurin, napastnik Stali Mielec, doprowadza do wyrównania. A tu Wołkowicz, Wołkowicz! No chyba nie tak chciał wykończyć tę akcję. Powinno być 3-2 dla przyjezdnych, ale wciąż mamy remis. Ale w 84. minucie Ilja Szkurin kompletuje hat-tricka. Co za fenomenalny, perfekcyjny mecz Białorusina. 7 goli w tym sezonie. Hat-trick Ili Szkurina i Stal Mielec niespodziewanie wygrywa z Pogonią w Szczecinie 3-2. Dzięki temu Stal awansuje na 8. pozycję. Pogoń pozostaje na 5. miejscu. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.